Do tej pory, gdy ktoś zapomniał zabrać paszport na lotnisko, po prostu nie mógł wsiąść do samolotu. Teraz takie problemy mają się skończyć. Za kilka dni na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach zacznie działać specjalny punkt Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym będzie można wyrobić tymczasowy paszport. Paweł Jędrusik. Punkt jest już niemal gotowy, ale swoją działalność rozpocznie 17 lipca. Znajduje się na drugim piętrze terminalu B Pyrzowickiego lotniska. To tu można będzie wyrobić tymczasowy paszport. Pasażerom taki pomysł się podoba. Świetna sprawa. Uważam, że super sprawa naprawdę. Często bywa tak, że właśnie w ostatniej chwili widzimy, że nie jest ważny paszport, no i możemy z tego skorzystać. Różne są w ostatniej chwili, można wykupić też wakacje. Bardzo dobry pomysł. Mi się nigdy nie zdarzyło zapomnieć paszportu, ale wiem, że ludziom się zdarza, także jak najbardziej. To jest świetna sprawa, jak dla mnie. Tym bardziej, że na zwykły paszport czeka się w urzędach marszałkowskich około miesiąca czasu, także super. A czasem można przegapić ważność nawet niechcący. Ale warto pamiętać, że wyrobić tymczasowy paszport będzie można tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ktoś zapomniał paszportu, zgubił go albo dokument jest już nieważny. Musimy dysponować ważnym numerem PESEL, więc nie musimy mieć przy sobie dokument tożsamości, ponieważ urzędnik po samym PESEL-u potwierdzi naszą tożsamość i od razu też w tym punkcie istnieje możliwość zrobienia zdjęcia. Cały proces trwa około 20 minut. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.